Cześć, z tej strony Marta Chowańska, Twoja osobista wizażystka i w tym odcinku pokażę Ci, jak zlikwidować widoczność naczynek i czerwonych plam na twarzy. Na co dzień pracuję z kobietami, ucząc je, jak pięknie wyglądać, jak być bardziej pewną siebie i bardziej przedsiębiorczą. Rozwijam zespoły sprzedażowe luksusowej amerykańskiej marki kosmetycznej Mary Kay, a także jestem dyplomowanym mistrzem wizażu i stylizacji. W dzisiejszym odcinku podpowiem Ci, jak radzić sobie makijażowo, z bardzo czerwonymi policzkami, z widocznymi popękanymi naczynkami, z tendencją do zaczerwienień na twarzy, które masz problem z przykryciem klasycznym podkładem czy pudrem. Jeśli chodzi o pielęgnację takiej skóry, od skóry nadwrażliwej, skóry reaktywnej, z tendencją do naczynek, do zaczerwieni, to tak naprawdę jest to klucz do tego, żeby zlikwidować widoczność tych naczyń długofalowo. Dlatego przede wszystkim, jeśli masz taką skórę, musisz ją odpowiednio pielęgnować, musisz ją odpowiednio odżywiać, wzmacniać, uszczelniać naczynia krwionośne, tak żeby ta tendencja do zaczerwienień stała się mniejsza. Natomiast co możesz zrobić już tu i teraz, żeby odpowiednio te zaczerwienienia ukryć odpowiednim makijażem? Przede wszystkim będziesz potrzebowała korektora i to jest korektor, perfekcyjny korektor do twarzy Mary Kay w odcieniu Light Beige, którego żółty pigment fantastycznie kryje wszelkie zaczerwienienia. Tak naprawdę, żeby zneutralizować kolor czerwony, potrzebny jest kolor zielony, bo on wtedy ściąga tą czerwień i jakby neutralizuje ją, czyli doprowadza do szarości. Natomiast zielone korektory, które również, czy kamuflaże, które również są stosowane w makijażu, na co dzień mogą wyglądać nieco sztucznie i właśnie dawać twarzy taki nieprzyjemny, ziemisty odcień. Dlatego lepiej sięgnąć po kolor żółty, który koło zieleni jest bardzo blisko na kole barw i który również fantastycznie będzie przykrywał zaczerwienienia, a da skórze też taki naturalny i zdrowy efekt. Ja mam troszkę zaczerwienień na policzkach, między brwiami, w okolicach ust i nie są to bardzo silne naczynka, ale nawet jeśli masz tutaj widoczne pajączki czy taki mocny rumień, to koniecznie wypróbuj ten produkt i tę technikę, bo będziesz zachwycona efektem. Od czego zaczynam? Nabieram odrobinkę korektora na rękę. On ma bardzo mocne krycie, to jest 90% pigment, który kryje nawet tatuaże, a równocześnie ma bardzo odżywczy, mineralny, delikatny skład, który pielęgnuje i chroni naszą skórę w ciągu dnia. I bez względu na to, jak jasny masz odcień skóry, jeśli masz zaczerwienienia, to użyj tego korektora, nawet jeśli będzie wydawał Ci się za ciemny, ponieważ stosujesz go pod podkład, czyli najpierw nakładasz korektor, a potem nakładasz sobie podkład. Teraz sięgam po pędzelek do podkładu. Może to też być pędzelek do korektora, ale jest bardzo ważne, żebyś miała właśnie taki pędzel do podkładu bądź gąbeczkę. Ja najbardziej rekomenduję do tej techniki pędzel. Nabieram sobie odrobinkę właśnie tego korektora i zaczynam przykrywać te zaczerwienione miejsca. Z reguły ten rumian, jeśli postępuje, to rozciąga się na policzkach i tak zwanego motyla na nosie. Czasami pojawiają się też takie pajączki w okolicach nosa, pojawiają się na brodzie i tutaj znowu powtórzę, najważniejszy jest dobór odpowiedniej pielęgnacji i profilaktyka, czyli dbanie o taką skórę odpowiednią pielęgnacją. Jeśli jeszcze nie masz swojego doradcy Piękna Mary Kay, odezwij się do mnie na priv, a ja Ci podpowiem, co rekomenduję i co u moich klientek dało najlepszy efekt, jeśli chodzi o wzmocnienie i poprawę wyglądu skóry naczynkowej, reaktywnej czy nadwrażliwej. Czyli najpierw rozkładam sobie właśnie w tych miejscach, zobacz, momentalnie przykrywa. Rozkładam sobie w tych miejscach nasz korektor i teraz uwaga, sięgam po czysty pędzel, pędzel do podkładu i zaczynam sobie nie rozcierać, ale ten korektor bardzo precyzyjnie wklepywać w tych miejscach. Dzięki temu uzyskuję tak zwaną technikę airbrush, czyli makijażu natryskowego, czyli maksymalne krycie, maksymalne wtopienie i maksymalna trwałość przy minimalnej ilości warstwie produktu, więc nie ma tak zwanego efektu maski. Skóry reaktywne, zaczerwienione mają to do siebie, że one szybciej się pocą, generalnie są jakby takie bardziej podgrzane. Ja zawsze taką skórę porównuję do patelni, więc zdarza się, że na takiej skórze w tych miejscach po prostu makijaż szybciej spływa, szybciej się przeciera, szybciej schodzi, ta czerwień wybija nam w ciągu dnia, więc stosując właśnie tę technikę, technikę wtapiania korektora pod podkład, uzyskasz fenomenalny efekt i zapomnisz o wszystkich czerwonych plamach. Jest to też genialny kolor, właśnie idealnie zaprojektowany, żeby takie zmiany przykrywać. I zobacz, przepięknie
przykryta, przepięknie wyrównana skóra bez grama czerwieni. Możesz nawet spokojnie użyć później różu czy czerwonej szminki i nie martwić się, że twoje czerwone policzki czy twoje plamy będą w ciągu dnia widoczne. Jeśli jeszcze nie znasz produktów Mary Kay, jeśli jeszcze nie masz swojej osobistej wizażystki, to zapraszam cię bardzo serdecznie na priv, napisz do mnie wiadomość prywatną, a ja z przyjemnością pomogę ci dobrać idealne produkty dla ciebie z gwarancją 100% satysfakcji. Dziękuję, że oglądałaś, dziękuję, że byłaś ze mną. Jeśli ten filmik jest dla ciebie wartościowy, będzie mi bardzo miło, jeśli zostawisz kciuka, polubisz go, zostawisz serduszko, skomentujesz czy udostępnisz. I zapraszam na kolejne odcinki, które pojawiają się w każdy wtorek o 18 na moim YouTubie Marta Chowańska oraz na fanpage'u Marta Chowańska Makeup Charm. Pozdrawiam i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.